We wnęce prezbiterium, po lewej stronie patrząc na stąpienie do otchłani, widzimy Chrystusa ukrzyżowanego, przybitego do krzyża. Ale nie jest on taki, jakbyśmy się tego spodziewali. Przez wieki, aż do XIII-XIV wieku, Chrystus ukrzyżowany nigdy nie był ukazywany jako nagi. Nigdy nie był ubrany tylko w perizomę, czyli przepaskę na biodrach, ale albo był królem, albo był kapłanem, co bardziej uwidacznia sens teologiczny. Na mozaice widzimy zatem Chrystusa odzianego w kapłańskie szaty. Jest to więc Chrystus arcykapłan. W encyklice Redemptor Hominis święty Jan Paweł II ukazuje Chrystusa jako kapłana, który przez dar z siebie samego swoją ofiarą jednoczy ludzkość z Ojcem. Chrystus nam pokazał, że śmierć pokonuje się tylko przyjmując ją jako dar własnego życia, jako ofiarę z siebie dla drugiego. Nasze życie w wielu aspektach może stać się darem dla drugiego, kiedy dojrzewamy do rezygnacji z samego siebie na rzecz drugiej osoby. Chrystus wiedział, że to Ojciec Go ofiarował, dlatego teraz On ofiaruje się Ojcu. Kiedy woła z krzyża, że oddaje w ręce Ojca swego ducha, to jest to okrzyk zwycięstwa. Chrystus nadał niesamowity sens śmierci jako objawienie Boga. Bóg objawia się w śmierci, bo umarł z powodu miłości. I to jest kapłaństwo Chrystusa. Cała ludzkość w Chrystusie stała się darem dla Ojca, bo w Jezusie wszyscy staliśmy się synami. Święty Piotr wobec Sanhedrynu mówi: zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Bóg Ojciec przyjmuje Syna i ludzkość jako dar, dlatego przywraca go do życia. Chrystus trzyma rozłożone ręce jak ktoś, kto przyjmuje, jak ktoś, kto odmawia modlitwę kapłańską, jak mówi psalm, który on cytuje na krzyżu. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Obok krzyża zgodnie z tradycją stoją dwie postacie. Święty Jan, umiłowany uczeń, który wskazuje na Chrystusa kapłana. Jest świadkiem męki i śmierci i daje o nich świadectwo, dlatego trzyma w ręku Księgę Ewangelii. Po drugiej stronie krzyża stoi Maryja, trzymająca ten sam kłębek, co w scenie zwiastowania. To ona utkała to ciało dla Syna. To ona dała Bogu to ludzkie ciało. Tego, którego Gabriel przedstawił jej jako Zbawiciela świata, teraz widzi tak wyniszczonego. Ale on ma oczy otwarte i uczy Matkę najwyższego stopnia mądrości, sensu porażki, sensu bólu, sensu cierpienia. Tylko relacja z kimś drugim, tylko miłość do jakiejś osoby nadaje sens bólowi i cierpieniu. Kapłaństwo Jezusa objawia samej Jego Matce wielki dar, jaki ona Mu uczyniła, dając ludzkie ciało, przez które mógł objawić ludzkości, kim jest, i zjednoczyć nas z Ojcem.